Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, korciło mnie, korciło, mówiłem o tym w filmiku przed chwilą, o naszych genialnych patentach wymyślonych przez genialnych ludzi w Akademii Gry. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć w krótkim nagraniu, w takim krótkim i będę mówił bardzo wolno, żeby to dotarło do jak największej grupy ludzi. Słuchajcie, powiem Wam dzisiaj, w czym jest problem w Polsce. Głównie opieramy się o Polskę. Dlaczego ludzie w 90 paru procentach tak podają różnego rodzaju strony internetowe? 90 parę procent ludzi przegrywa w zakładach bukmacherskich. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Przecież zobaczcie, jest tyle meczów. Wchodzi sobie jakiś gościu, który jest kompletnie nowicjuszem. Jest tutaj pierwszy raz, załóżmy, i jak wiecie, na początku jest to tak zwane szczęście początkującego. Jak kiedyś na dworcu centralnym w Warszawie, tak jak wam mówiłem, za dwa złote postawione, nie pamiętam, czy to było 7, 8 czy 9 meczy, chyba 8. Wygrałem 2200 coś i wydawało mi się, że no po prostu ja już znalazłem złoty środek na to, żeby być milionerem albo i miliarderem i będę sobie przychodził, grał i wyciągał co chwilę po 2000. Łatwo, prosto i przyjemnie. Wszystkie te mecze, które wytypowałem. Bez większego zastanawiania się weszły i miałem, powiem Wam szczerze, gdzieś tam na jakimś wywiadzie, na którym będę, powiedzieć o tym, ale strasznie mnie korci, żeby to już nagrać dzisiaj, więc ja Wam powiem, jak to widzę oczami osoby, która ponad 21 lat siedzi w tym temacie zakładów bukmacherskich i dlaczego, według mnie, możecie się oczywiście z tym nie zgodzić. Ale ja jestem pewien w 100% tego, co za chwilę powiem, i tak mi się wydaje, że to jest dokładnie tak jak nazwałem tytuł tego filmu. Cała prawda o zakładach bugmacherskich. Słuchajcie, 90 parę procent ludzi wtapia pieniądze, chodzą codziennie, grają i nie mogą wygrać. Zawsze coś im nie wchodzi, zawsze mają czarną serię, zawsze jest coś nie tak, zawsze jest jakaś niespodzianka. Coś się takiego dzieje, że ludzie nie mogą wygrać. No przecież tyle zdarzeń, tyle każdy Bookmacher oferuje do każdego zdarzenia, ze 180 co najmniej opcji, a w tych najbardziej popularnych, typu jakaś tam Liga Mistrzów, nieraz widzę 270 różnych opcji do zagrania. Więc co się dzieje takiego, że ludzie nie są w stanie przewidzieć, przewidzieć, wytypować i zarobić, na przykład na takim meczu Malmo z Pałkiem. Ten, kto się zna na piłce, będzie analizował to pod kątem sportowym i w dystansie również, niestety, nie zarabia. Ludzie się posiłkują różnego rodzaju statystykami, a wchodzą w taki mecz, i wiecie, i klikają jakieś tabelki H2H, sprawdzają, jak Malmo gra u siebie, jak Pał gra na wyjeździe. Sprawdzają kursy, patrzą, że o, wszyscy grają, spadki są na jedynkę, wszyscy grają na, na jedynkę, no to on zagra też na Malmo, że Malmo wygra. I jak doskonale wiecie, w większości przypadków to się nie sprawdza, i dalej ci ludzie nie wygrywają. Jest grupa ludzi, która myśli sobie, a, będę grał po niskich kursach, bo przecież niskie kursy to jest tak łatwo trafić, że no i odpala sobie ofertę i wybiera sobie jakieś tam meczyki z bardzo niskimi kursami, typu tam, nie wiem, 1,40. 1,20, 1,10. No ale okazuje się, że to też nie daje zarabiać. Choć nadal bardzo duża grupa ludzi myśli, że małe kursy, niskie kursy jest bardzo łatwo trafić. No, no to tak jak na przykład o tutaj. Pogoń siedlce, no absolutny faworyt, pewnie na sportowo. Bukmacherzy oszacowali. 1,25 wystawili. Zobaczcie spadało, czy jeszcze ludzie grali na to. Z Lechem Poznań drugim i nagle się okazuje, że jak to się mówi nieraz brzydko, dupa Jasiu, 1050 Lech Poznań drugi wygrywa, 2-0 i znowu ktoś tutaj na bank, masa ludzi przegrała, bo grała oczywiście po kursach. Odpowiedź jest prosta, żeby nie przedłużać tego nagrania. Po pierwsze, ludzie w Polsce nie umieją liczyć. Uwaga, informuję i objaśniam, na czym polega nie umiem liczyć. Odpalam sobie dokument, pusty. Słuchajcie, kiedyś zrobiłem taką ankietę, 870 ileś osób wzięło w niej udział. I w tej ankiecie było mniej więcej takie pytanie. Podaję Ci dzisiaj trzy mecze. Niech to będzie na przykład Malmo po kursie 2.25. Następny mecz podaję Ci po kursie Rangers na przykład 3.00 i na koniec podaję Ci Lech, Poznań, drugi, po 10. I mówię do tych ludzi, słuchajcie, gracie 100 zł na każdy mecz. Stówka. 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 I na koniec stówka. I dalej wyglądało to tak. Malmo wam nie wchodzi i macie plecy. Rangersi wam nie wchodzą, bo na przykład zremisowali, macie plecy. Ale tutaj Lech Poznań macie na zielono i to wam weszło. Trafiliście. I teraz, co się dzieje dalej? Zobaczcie. Wy się będziecie z tego śmiali, bo to dla większości. Ja mówię o rzeczach oczywistych, ale 90 kilka procent osób tego nie, nie jarzy, co ja, o czym ja teraz mówię. To jest kompletny banał. I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Podałem trzy mecze. Takie było pytanie w ankiecie. Podaję wam trzy mecze. Na każdy stawiacie stówę. W tym przypadku macie minus 100 zł, bo nie weszło. W tym przypadku macie minus 100 zł, bo nie weszło. To, była, to były jeszcze czasy, kiedy było bez podatku. Więc załóżmy, tutaj wyciągacie przy kursie 10 000. Macie 1000 zł wygranej, tak? 1000 zł wygranej, minus wkład 700, 300, czyli zostaje 700, tak? Dobrze liczę minus 100, minus 100 i tutaj macie. 900 na plusie, czyli macie 700 zł wam zostaje. Bez żadnych podatków, bez niczego, kiedyś nie było podatków. Teraz też w niektórych firmach nie ma. I pytanie brzmiało: Czy uważasz, że powyższy wynik z jednego dnia gry jest? I odpowiedzi były takie: bardzo dobry. Odpowiedź B. Przeciętny, odpowiedź C. Kiepski. 872 osoby wzięły udział w tym eksperymencie. I powiem Wam, głosy rozkładały się tak. Przeciętny, około, około, ja nie pamiętam dokładnie ile to było. Około 75% osób. Wynik tego. Czyli tu na koniec mamy plus 700 zł zysku. Kiepski. Tutaj było bardzo dobry. Powiedziało około, chyba, nie wiem tak, orientacyjnie. Nie pamiętam ile to było. Z 10%. Maksymalnie to było 10%. Ja nie wiem, czy to nie było bliżej 5%. Pozostałe 15%. Odpowiedziało, że wynik jest kiepski. I zobaczcie. Teraz większość z was się z tego śmieje i każdy sobie myśli Robert, co ty po prostu pieprzysz za głupoty. Przecież wynik jest zajebisty. Ktoś zarobił 700 zł grając jeden dzień. Ale wiecie jak podchodzą ludzie? Ludzie podchodzą tak. Nie zagra za 10 zł, żeby wygrać 20, bo nie umie liczyć. Bo wydaje mu się, że jeśli z 10 zł wygra 20, to jest słabo. Panie Robercie, no to, ja, to nie ma sensu. Więc co on robi? On robi tak jak 95% tych nieumiejących liczyć, idzie i zagra za te 10 zł, ale robi sobie kurs 60 parę, bo on chce wygrać 600 zł. Tak? 600. 600 sobie za, zagra za dychę, 600 ma do wygrania. I zauważcie, jak chodzicie w tych punktach, że i ci starsi panowie, i ci małolaci, oni się wszyscy podniecają, i tam cały czas słychać: a ile masz do wygrania, a ile masz do wygrania, a ile masz do wygrania. Wszyscy się zastanawiają, a ile masz do wygrania. Później ci bardziej tacy sprytni, co już przegrywają latami, ty, a jakie ty kursy grasz? Ha, 1,60, nie rozśmieszaj mnie. Jak można grać 1,60? Człowieku, to trzeba grać 2,40 w górę, bo przecież na stronach bookmacherskich mówią, że trzeba grać duże kursy, wysokie. A kto mówi? A mówią na przykład właściciele takich stron, którzy od góry do dołu mają banerki bookmacherów. Po co? Zobaczcie, banerki, wszędzie banerki. Że jak ja teraz kliknę sobie tu w betklika i się zarejestruję... To gościu od moich przegranych w rozliczeniu miesięcznym, czyli załóżmy, wygrywam, przegrywam, wygrywam, przegrywam, i na koniec miesiąca ma minus 1000 zł. On przynajmniej pewnie ze trzy stówki przytula od jednego mnie. A ludzi, którzy, którzy się zarejestrowali przez flash score na tych różnych bookmacherach, no jest prawdopodobnie są tysiące. No to policzcie sobie. I ludzie, kolejna, kolejny babol, poza tym, że ludzie nie umieją liczyć, i te wyniki, powiem Wam, mnie rozwaliły. Później dopytywałem tych ludzi, czy oni umieją liczyć. To oni mi to argumentowali tak: Robert, no skuteczność słaba trzydzieści parę procent no słaba, ty trafiłeś jeden mecz na trzy skuteczność jest słaba. Ilu z Was, przepraszam za wyrażenie, pieprzy ciągle o tej skuteczności? Przecież to jest kompletny nonsens. Ale wy jakoś, nie wiem, opętani tym wszystkim, tym ile mam do wygrania, gadacie ciągle o skuteczności. To lepiej by było, jak ja bym trafił te dwa mecze, a tego bym nie trafił, to to, że co, skuteczność lepsza, no ale dużo niższa wygrana, tak? No przecież chyba w tej grze chodzi o wygrywanie pieniędzy, czy nie? No właśnie, dla 90 paru procent ludzi nie. Dla nich liczy się po prostu... Ta adrenalina, ten hazard, to, to kupowanie tych emocji. A może wejdzie, a może nie wejdzie. No nie weszło, znowu nie weszło. Ale było blisko, blisko było, blisko. Nie, nie było blisko. Było dokładnie tak samo, jak na początku, byłeś tak samo daleko. To, czy ktoś tam strzelił w tej minucie, w tamtej. Nie, to byłeś tak samo, nie weszło. Przegrałeś kasę. Prosta piłka. Wygrałeś, przegrałeś. Nie ma, że byłeś blisko albo. A jeden mecz mi z 16 nie wszedł, albo z 29 mi jeden nie wszedł. Nie, no byłeś tak samo daleko. możesz sobie zagrać 700 i jeden ci nie wejdzie i, i, i przegrałeś kasę. Ale ludzie cały czas żyją w tej iluzji, o której ja cały czas gadam już od czterech lat. Iluzja. A ja mam do wygrania tyle, a ja mam tyle. No ludzie nie umieją liczyć. I powiem wam, że ja ten eksperyment zrobiłem po jakichś 15 latach. Jak już była gra z podatkiem. Mniej więcej było podobnie, tylko nie było jakiegoś ekstremalnego kursu 10, tylko tam był kurs chyba 5, coś trafiony. Jeden, jedyny kurs, 5 trafiony, dwa nie trafione. I pytam się ludzi, jak uważacie? Spoko czy, czy lipa? Słabo. Panie Robercie, słabo. Skuteczność słaba, słaba, słaba. Z kolei robię kupon. Następna pułapka, w którą się większość z Was po prostu no, łykacie jak pelikany, ale to łykacie jak pelikany głównie, bo bierzecie typy. Ze stron, które od góry do dołu mają banerki, i tylko cały czas czekają, i zacierają rączki, żebyście zagrali te ich typy i, i żebyście przegrali. No, oczywiście, oni wam tego nie powiedzą, no bo jak, no, ale wiadomo, to jest tak w mojej ocenie paskudny mechanizm, że ci bookmacherzy są tak ogromnie bogaci, że oni praktycznie kupują wszystkich. Rzadko kto nie reklamuje bookmacherów, zwróćcie na to uwagę. Dlaczego? Nie reklam Dlaczego tak dużo ludzi reklamuje? No bo jeśli dadzą ci średnio 30-40% od przegranego takiego gościa w rozliczeniu miesięcznym, i na przykład ja przegram tak jak wam mówiłem tysiąc i ode mnie mają trzystówki i takich robercików będzie 20 tysięcy osób, a co czwarty Polak gra w zakłady bukmacherskie, to po, popatrzcie ile to osób gra, to, no to przecież oni kroją taką kasę, że to się w głowie nie mieści. No. Dobra, i teraz zobaczcie. Albo z kolei puszczam taki kupon. Wymyślam go totalnie. Pamiętacie te czasy. Rangers. Sorry, że z małej, ale wiecie o co chodzi. Rangers, Celtic, Salzburg, Sporting. I dajmy na to złączny kurs tych czterech meczy, granych tydzień w tydzień i trafialnych prawie że tydzień w tydzień. W w byłych sezonach i kurs był 1,95 dajmy na to, że znowu gramy bez podatku, bo są firmy w tej chwili, przez sami wiecie, które gdzie można zagrać bez podatku i masa ludzi nabiera się na takie coś pod tytułem eh Robert, no co ty to przecież to nie ma sensu, to nie ma waliu to nie ma tu żadnej wartości, to nie ma a ja mówię, słuchaj, ale ja zagrałem 8 tygodni 8 weekendów i 7 miałem trafionych a ktoś mówi, no ale ty nie masz value, ty nie masz, ty nie, to trzeba, nie, nie graj tego, nie, nie, nie. Ty, ty lepiej zagraj sobie coś, co nie wejdzie, ale będziesz grał kurs 2,80. Po co? Odsyłam banerki. No bo jak zagrasz bez pierdołą po i 2,80 nie wejdzie, to właściciel strony, gdzie są typy jakieś tam, zaciera rączki. No bo znowu przegrałeś i znowu mu wpada siano. Ale ludzie tego nie jarzą. Tego się nie gra, bo są za niskie kursy. Tego się nie gra, no bo skuteczność jest słaba. Więc co się gra? No, spadki się gra. Na przykład tutaj wszyscy grali na pogąsiedlce, to się gra. Korzystacie z ogólnych tych wszystkich. No, zobaczcie, tu na bank wszyscy tak, wszyscy. Tutaj tylko w LVB-cie ktoś grał odwrotnie. Jakaś tam grupa ludzi, że to spadło. Ale wszyscy grali jak baranki. Dlaczego baranki? No bo ludzie nie, ludzie nie szukają, tak jak w Akademii Gry pokazujemy różne schematy, tak? Ludzie w to nie wierzą. Ludzie myślą, że to wszystko polega na tym, że my musimy usiąść i zobaczyć, czy hutnik Kraków jak gra, jaką ma formę, a może ktoś nie gra, a może są jakieś y, osłabienia, a może im nie zależy na pucharze, a może, a może, a może, a może, a może. i może z głębokiej, szerokiej i, i znowu Ktoś nie trafia i to, to za każdym razem jest tak samo. Czyli wniosek mój jest banalnie prosty. Nie szukacie schematów, nie wierzycie jak ktoś wygrywa. Zresztą to jest Polska, to jest klasyka. Jak komuś dobrze idzie to trzeba go zniszczyć. Nie? To trzeba go wyśmiać, obśmiać. Jak sąsiad kupił sobie Mercedesa nowego no to się oczywiście zastanawiamy wow 360 tysięcy dał. No pewnie ukradł, pewnie złodziej. No i w Polsce jest takie podejście. I dlatego te wszystkie firmy po kolei śmieją się z was, bo 90-parę procent cały czas przegrywa kasę. A jak tylko ktoś powie, że ma jakiś patent, że ma jakiś sposób, to jest od razu przez te 95% tych mistrzów od tego liczenia tutaj wyśmiewane. I ten mistrz znowu idzie do, do tego punktu bukmacherskiego i robi sobie znowu: a same pewniaki ma tam. No nie trafi, no wiadomo jest, że nie trafi, no bo wiele razy już Wam mówiłem, że te kursy nieraz nie odpowiadają temu, co jest, co jest tutaj naprawdę. Nieraz przecież możecie czytać, tak, że Bukmacher wystawia, nie wiem, w meczu pod Beskidzie mil. ja to słuchałem, tego słuchałem, jak mieszkałem kiedyś w Ząbkach, naprawdę, i tam przychodzili tacy starsi panowie, kibice Dolkanu, tam jeszcze Dolkan Ząbki wtedy grał, i jak oni... O, gadali o różnych takich niskich ligach, a ja podglądałem kursy, to się po prostu za głowę łapałem i panowie na przykład siedzieli, to byli tacy panowie 60+, plus, i oni mówili, bo tam takie wiecie, śmieszne te drużyny dla, dla człowieka takiego z jakiegoś tam, nie wiem, Bytomia czy Olsztyna są, czy tam dobra, nie, nie obrażają z absolutnie żadnego miasta, no ale są jakieś tam cukierki czekoladowo, piernikowe, tam wiecie... No, jakiś tam. I nagle. No i pan mówi, słuchaj, no te, te cukierki to wygrywają to w ogóle w przedbiegach, to nie ma o czym mówić. Ja tak sobie patrzę, mówię, kurczę, kurs jest 2,40 na nich. To jest niemożliwe. I zaznaczałem sobie to w tej, wtedy jeszcze były te gazetki, zaznaczałem sobie i tak mówię, kurczę, sprawdzę tych gości. No i co się okazywało? Że te cukierki czekoladowo jakieś tam wygrały 3-0, kurs 2,40. A na przykład przy meczu, gdzie było 1,30, pamiętam, jak pan mówił. Ło, wow, tego to by nie ruszał. Mega ciężki mecz. Mega ciężki. I on, on tam później analizował to, tak? Z przewagą anala oczywiście, ale w jakiś sposób sportowy on to rozkminiał. I on mówi, że nie, tego 1,30 on by nie ruszał, bo to będzie bardzo ciężki mecz. Bo to, bo tamto, bo tamci, bo sram to, sram to. A później patrzę, 2 dwa, i myślę sobie, wow. Także zobaczcie. Na wielu płaszczyznach te genialne firmy was robią w nogę. Gracie po kursach, gracie na spadki, gracie po tabelkach. Wydaje wam się, że ktoś tam wygra, bo kibicujecie komuś. Ja też kibicuję na przykład Fenerbacze. Wygra dzisiaj po 3.50? Nie mam zielonego pojęcia. Nie zgaduję. Już trafiłem kurs 3.15. Zagrałem z zamkniętymi oczami ten mecz. Trafiony zatopiony, ale to był patent, to była pewna. Sprawdzona jakby pewien schemat, w którym gramy, i on się sprawdza wiele razy. No ale póki nie ma, nie ma was w takiej na przykład Akademii Gry, wy się nigdy nie dowiecie, jak my gramy. No nigdy się nie dowiecie, że trafiamy kolejkę w kolejkę Japończyka, że to i tamto daje zarabiać. No nie, nigdy w życiu się o tym nie dowiecie. Bo wam się wydaje, że my będziemy siedzieli dzisiaj i zgadywali, czy wygra USA kobiet, czy Niemcy kobiety. Kto może wygrać? No, no, wszyscy ludzie grają na jedynkę pewnie na USA. No to dobra, to gramy na USA. No nie, tak się nie da wygrywać. Dlaczego więc nie wygrywasz w zakładach bukmacherskich? Bo po pierwsze, dajesz się robić w trąbę i bierzesz sobie typy ze stron, które są sponsorowane przez firmy bukmacherskie, czyli właściciel tej strony robi wszystko. Oczywiście on będzie cały, z całym sercem z Tobą, bo on Ci będzie życzył, żebyś wygrywał jak najwięcej. Ale oczywiście doskonale wie, że nie wygrasz. Czemu nie wygrasz? Bo nie umiesz liczyć. Bo nie chcesz z 10 zł zrobić 20, bo nie rozumiesz tego, że stopa zwrotu razy dwa dziennie to jest w ogóle kosmos totalny. Tego nie rozumiesz, bo wydaje Ci się, że z 10 ,20 zł 20 to jest śmiech na sali. A ja nieraz mówiłem, wygraj codziennie 20 zł. Tylko 20. To masz co roku mega wypasione wakacje. Choćby w Turcji. Jak ktoś nie lubi, no to gdzie indziej. Dla dwóch osób. All inclusive. Naprawdę 20 zł dziennie. Codziennie. I nic nie trzeba więcej robić. Jak wygrał nastawi sobie celownik na 100 zł dziennie? Chłopie. To masz kosmiczną wygraną po roku czasu, ale tego nikt tak nie bierze pod uwagę. No trzeba grać, a codziennie grać po 30 zakładów albo po 50, musisz grać waliubety, musisz szukać okazji, musisz szukać błędów bukmacherskich, musisz otwierać 150 tysięcy kont, musisz robić tak zwaną, wiecie, jak nie otworzysz 154 konta na przysłowiowego jakiegoś tam żula, no to raczej logistycznie jesteś słaby. Wiele razy ludzie mówią o logistyce. Logistyka zawodzi, logistyka. Serio? Logistyka zawodzi? Ale jak są schematy, to wy w to nie wierzycie. Wy myślicie, że po kursikach. No ale tych 1,25 to większość pewnie tych cwaniaków nie zagrała, bo oni grają. Tu pewnie zagrali. 2,65, no bo ludzie spa, spadało, nie? No to hutnik, hutnik ich pojechał. Nie, no słuchajcie, nieważne. Dobra, bo się zaraz będziecie czepiali, że ja się gdzieś tam przejęzyczyłem czy coś. Bo to jest właśnie też taka Polska, że gdzieś tam powiedziałem na jakimś filmie kurs 1.0.0 i zobaczcie, 95% ludzi przyczepiło się tego, że ja się pomyliłem. 1.0.0 powiedziałem. Ja sobie tak patrzę na to i tak sobie myślę, Boże, jacy ci ludzie muszą być smutni. Albo gdzieś tam ktoś napisze w komentarzu, a za chwilę 16 osób pisze, ty, słuchaj, ja to to się piszę przez Oskreską i tam za chwilę jest dyskusja. Myślę sobie, Jezu, sami poloniści normalnie. Wszyscy po jakichś, nie wiem, olimpiadach ortograficznych, a brałem kiedyś udział, powiem wam. I nawet nieźle mi poszło, ale żeby zwracać na takie pierdoły uwagę. Nie, to jest po prostu nieprawdopodobne. Zobaczcie, to się naprawdę wydarzyło. 700 zł zysku i 75% ludzi zaznacza, że jest wynik przeciętny. Dlaczego? No bo wie pan, skuteczność jest słaba. Skuteczność. I dlatego przegrywacie? Banalnie proste, co? Spróbuj zmienić od dzisiaj swoją grę. Spróbuj, jak masz 50 zł na grę, zagraj kupon za 5 czy 10 zł. I zagraj tak, żeby podwoić tylko ten swój wkład. Tylko tyle. I nie patrz na kursy. Kursy kompletnie później, jak ta kobieta wypłaca te pieniądze, ja sprawdzałem to wielokrotnie, słuchajcie, przy okienku w różnych punktach. I, a raz sobie robiłem żart i chciałem panią nagrać, ale ona powiedziała, że, że się nie wyraża zgody. Bo chciałem jej zadać takie pytanie, jak mi wypłacała tą wygraną. Mówię, przepraszam, pani gdzieś tam na tych banknotach to jest napisane, że ja grałem 1.32, czy nie ma? I ona się śmiała, mówi, no wie pan, no ludzie tak ambicjonalnie podchodzą, że oni chcą duże kursy trafiać. No to, no, to trafiają. No 95% wtapia kasę, buki biją kolejne rekordy przychodów, zysków i mają tych ludzi, no niestety, za ludzi takich mało myślących. No, to mnie bardzo boli, że mają ludzi za takich mało myślących, naprawdę. I tego papieru idzie do ile? I nawet ten papier? Ktoś tam kiedyś mówił, że ten papier się nawet do pocieru nie nadaje? Bo za śliski, proszę pana. Ja mówię, bo kiedyś zapytałem gościa, który miał tych kuponów? O Jezu, ile on miał w ręku w tych kuponów? A ja nie wiem, z 60 miał To ta kobieta, że ona to wbijała, to ja byłem po prostu w szoku. Ale on mi mówi, że on to wygrywa tak raz na trzy miesiące kupon trafia. Ja mówię, a liczy pan w ogóle, ile pan tych kuponów do śmieci wyrzuca? No nie no wie pan, dzisiaj miałem 26, wszystko poszło w piach. Ale proszę pana, ja na każdym kuponie mam po 16, po 20 tysięcy do wygrania. Ja życie. On ma do wygrania. I zobaczcie, ile ludzi się daje na to robić. Koniec opowieści, bo ja tak mogę bez końca, a wy i tak część z was tego nie zrozumie powie Jezu, o czym ten facet gada w ogóle? Jakiś stary boomer, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Przyczepił się do nas, kurczę jak. Małych kursów się nie gra, gra się wysokie, trzeba brać typy ze wszystkich stron, które mają yy, banery i być szczęśliwym, być sponsorem, bo przecież tak naprawdę bawmy się, kurczę, a co, nie stać się. Jak przegrasz nawet pół wypłaty, to co? No to co w przyszłym miesiącu znowu będziesz miał wypłatę. Znowu przegrasz połowę, no i co z tego? Bawmy się, nie? Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.